20 stycznia 2017 roku tysiące ptaków dosłownie uciekało z terenu amerykańskiego miasta Houston w stanie Teksas. Zdarzenie to było o tyle ciekawe, że zdaniem niektórych może być zapowiedzią jakiejś katastrofy naturalnej, która nadciąga nad Stany Zjednoczone. Dobrze wiadomo, że w przypadku tego typu zjawisk to właśnie zwierzęta są pierwszym sygnałem. Instynktownie wyczuwają one zagrożenie, które biorąc pod uwagę skalę nagłej emigracji ptactwa może być doprawdy ogromne. Ptaki poruszały się w zdezorganizowanej formacji, a część z nich uderzała nawet w samochody jadące po autostradzie. Nijak nie uświadczymy tutaj piękna ptasich klucz widywanych w Polsce późną jesienią. To, co zdarzyło się w Teksasie, to nieuzasadniony atak paniki, który musiał mieć przecież jakiś powód. Jedni upatrują się tutaj znaku matki natury. Jeszcze inni testów nowej broni. A dla niektórych jest to po prostu oszustwo. Prawda jest jednak taka, że nie mamy pojęcia, co spowodowało takie zachowanie ptactwa i nic nie wskazuje na to, byśmy mieli się o tym przekonać.